Mieszkańcy Bytomia mogą sobie wybrać, kto zagra lub zaśpiewa dla nich na przyszłorocznych Dniach Bytomia. Właśnie ruszyło internetowe głosowanie, a do wyboru są m.in. Agnieszka Chylińska, Sarsa, Pocahontas, Sławomir i Kajra, Fish, Piersi czy Zakopower. Przygotowania do Dni Bytomia już wystartowały. Ruszyło internetowe głosowanie na artystów, którzy wystąpią podczas przyszłorocznych Dni Bytomia. Chcemy, podobnie jak w latach ubiegłych, zaprosić mieszkańców do wyboru. Chcemy zapytać o zdanie, także mieszkańcy mają wybór spośród 20 artystów, których dostępność w terminie Dni Bytomia sprawdziliśmy. Ale nie wszystkie miasta decydują się świętować. Na przykład w Rybniku nie będzie Dni Miasta. Wszystko jest spowodowane kryzysem ekonomicznym w kraju. Niestety, można tak powiedzieć, że pierwsza padła kultura. Rezygnujemy z imprez wydarzeń kulturalnych finansowanych w całości przez miasto do tej pory. To były flagowe imprezy miasta, takie jak Dni Rybnika, Rybnickie Boże Narodzenie i kolędowanie, majówka. Tych imprez w przyszłym roku nie będzie. Jeśli będą odbywały się na terenie miasta wydarzenia kulturalne, to będą one biletowane, organizowane przez jednostki miejskie. Głosowanie internetowe na to, kto wystąpi podczas Dni Bytomia, potrwa do 12 grudnia.